go start. Na ten moment czekała cała Polska. Disco Star powraca. Disco Star! Disco Star! Disco Star! Disco Star! Witamy w piątej edycji programu Disco Star. To już drugi odcinek castingowy. Jak zwykle zapowiadają się niesamowite emocje i świetna zabawa. Oczywiście o tym, kto awansuje do programu, zdecyduje gwiazdorskie jury programu Disco Star. Zakochała się w Disco Star od pierwszego wejrzenia i jest mu wierna przez wszystkie edycje. Shaza! Lepiej nie wchodzić mu w drogę, ale jeśli pokochasz moc, to zostanie twoim największym fanem. Lider zespołu Weekend, Radek Liszewski. Wystarczył jeden przebój, aby cała Polska oszalała. A potem przyszły kolejne i Polska oszalała jeszcze bardziej. Po raz pierwszy w jury Chadomen. Disco Star i on to jedno. Legenda disco i gospodarz programu, który swym złotym głosem rozstrzyga wszelkie spory. Lider zespołu Boys, Marcin Miller. Po Białymstoku przyszedł czas na Lublin. A my teraz zobaczmy uczestników, którzy marzą o karierze gwiazdy disco polo. Chodźcie z nami. A z nami jest jak zawsze posiadacz złotego głosu, Marcin Miller! I wielka niespodzianka, po raz pierwszy w historii programu Disco Star nasz nowy juror, Chadomen! Dobra zabawa, piękne kobiety, przystojni faceci, to wszystko w programie Disco Star! A dzisiejszy casting w Lublinie otwiera Kinga. Cześć Kinga. Cześć. Skąd przyjechałaś? Z Radomia, okolic Radomia. Proszę, to kawałek drogi do Lublina dzisiaj przyjechałaś. Tak. Jak tam nastawienie, jak energia? Myślę, że jest okej, ale jednak pierwszy numer daje się we znaki, tak? Słuchaj, historyczna chwila. Po raz pierwszy w programie Disco Star nowy juror Chadomen i ty jako pierwsza osoba, która będzie przez niego, no właśnie, przesłuchiwana. Jest stres czy nie ma stresu? Delikatny stres. Staram się jednak opanowywać stres. Na pewno nie będę wykonywała utworu Chadomena, także myślę, że jest to wielkim plusem. A jaką piosenkę zaśpiewasz? Takiego Janicka. A, to takie góralskie brzmienie trochę. Góralskie w wersji dance'owej. Kinga, to ja trzymam kciuki. Ścisna. Na szczęście, powodzenia i niech muzyka będzie z tobą. Okej, okay, lecę. Zobaczymy, jak jej pójdzie. Kinga, góralskie brzmienie, no i Chadomen. Ciekawe, jaką ocenię. Takiego Janicka serduszko by chciało, co by se zakończył, zaśpiewał wesoło. Takiego Janicka serduszko by chciało, co by se i dziękuję bardzo. To jest, czekaj. Ale ja jeszcze nic nie powiedziałem. Ale no właśnie, no mówię, ale już powietrza nabiera. Czekaj. Powiem ci tak. Paweł się jara. Nie wiem, czy masz szczęście, czy masz pecha. Jesteś pierwszą osobą, gdzie mam zaszczyt tutaj siedzieć w tym programie i kogoś oceniać, czy też pomagać. Tak powiem ci w skrócie. Oho. Kurde, no, mam na tyle farta, że zakochałem się w tobie od samego początku. Naprawdę. I to nie chodzi tam, wiesz, o trywialnie, o wygląd, tylko tyle takiej fajnej prawdy miałeś i tak dalej, że no, ja cię kupuję, biorę, zabieram do domu. Mogę zabrać do domu? Za dużo wody wypił, wiesz. Producent mówi nie, on zabiera. Dobrze, posłuchaj, ja może nie będę aż tak wylewny. Nie, no spoko. Bardzo fajnie, naprawdę, świetnie zaśpiewałaś, w zasadzie nie trzeba drugiej piosenki. No cóż, będziemy cię sprawdzać w Warszawie na głównym castingu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Pa, pa. Miłego dnia. Wzajemnie. Jak ty wspominasz te pierwsze spotkanie z naszymi jurorami, czyli z Chadomenem i z Marcinem Millerem? No wyjątkowo sympatycznie, jak widać, byłam pierwsza na precastingu w Lublinie. Chadomen, powiem nieskromnie, zakochał się we mnie. No i słuchaj, ja się nie dziwię wcale. Było super. No właśnie, co ty myślisz o Chadomenie, bo to jest bardzo pozytywny człowiek moim zdaniem. Znaczy, miałam, że tak powiem, pierwszy raz z nim dopiero styczność. Zaskoczył mnie bardzo pozytywnie. Myślę, że dzisiaj reszta jury też będzie bardzo przychylna do mnie, także okaże się. A jaki jest twój największy atut, powiedz mi? Szczerość. No, aż. O, i ja też bardzo cenię szczerych ludzi. Słuchaj, próbka wokalna przed występem i lecimy. Kocham ciebie za to, że jesteś jak lato. Tyle ciepła w sercu masz. Teraz jestem.
już gotowa, więc kochany, przyjedź do mnie choćby dziś. A ja pójdę. Kocham ciebie za to. Za co? Że jesteś jak lato. Tyle ciepła w sercu masz. Spróbujemy wreszcie odbudować szczęście. Dziękuję bardzo. Kiniu, mogę tak powiedzieć? Kiniu, moja droga. Skarbeczku, ty mój kochany, powiem nawet tak, żeby nie było. Wiesz co, przesympatyczna z ciebie postać. Jesteś naprawdę, ja z ciebie sobie tak wyobrażam, że czy pada deszcz, czy jest zawierucha, czy jest śnieżyca, ty i tak się śmiejesz, co by nie się nie działo w życiu, jesteś pozytywnym człowiekiem i się uśmiechasz. Natomiast co do wykonania, powiem ci tak, no, mamy tutaj kilka dziewcząt, które śpiewały piosenki dystansu, no i robiły to troszkę lepiej, ale tylko troszkę, naprawdę, tylko troszkę. Kiniu, ja ciebie biorę, masz takiej dużo takiej fajnej prawdy jakoś tak w sobie, taka prawdziwa, jesteś fajna, fajna, po prostu łapię cię, biorę i chciałbym się od ciebie nauczyć tego pozytywizmu w życiu, bo czasami mi go brakuje. Taka postać pozytywna, kto wie, może nasza scena akurat takiej też potrzebuje. Tak. Dwa do jednego. Z jaką chrypką? Mi to się podobało, nic mnie tutaj nie drażniło, zatem witamy w programie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Nie mówiłem? Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Do zobaczenia. Tak było radośnie, tak było słonecznie nagle, tak promiennie. I takich ludzi nam trzeba. No bardzo się cieszę, dziękuję. Niedzielny dzień spotkałem pierwszy raz. Dziewczyna cudna, piękna, wilki w oczach blask. O, nie śmielała mnie, czekałem na jej gest. Puściła oczko, uśmiechnęła się. Coś we mnie pękło i zrozumiałem, że nie opuszczę jej. Ja zakochałem się, bo ona ma piękną czerwoną sukienkę ma. Ja nie chcę żadnej więcej. Wygląda w niej doskonale. Czuję, że zwariowałem. Wow. Paweł, czy ty zwariowałeś? Ja na początku przez twój taniec zwariowałem. No, no właśnie, taniec. Dziękuję. A, wokalnie było nie za ciekawie. Tak też myślałem. No. Jak program Disco Star, to musi być również wsparcie gwiazd sceny muzyki disco. Z nami kobieta, która pojawiła się w trzeciej edycji programu Disco Star, a dzisiaj ma swoją muzykę, teledyski, koncerty. Basia z formacji Hello. Cześć. Basiu, dzisiaj tu jesteś i co czujesz? Czuję się tak samo jak oni chyba, jak była w trzeciej edycji, no. Tam cofnęła się te dwa lata i kurczę, czuję to samo, pupu. Co dało Disco Star formacji Lili? No to, że jestem tu, gdzie jestem. No właśnie. Jest super, no zaczęliśmy od Disco Star, tak, więc polecam serdecznie, no da się, da się. Kochani, świetne wyniki formacji Lili, milionowe wyświetlenia klipów w internecie. Basiula, trzymam bardzo mocno kciuki. I jeszcze na szybko jedna wskazówka dla wszystkich uczestników, którzy dzisiaj starają się być gwiazdą Disco Polo. No właśnie, co zrobić, aby wygrać, albo po prostu odnieść sukces po Disco Star? No słuchajcie, trzeba być cierpliwym na pewno i trzeba walczyć o swoje. Nie ma co się poddawać, nawet jak będzie porażka, trzeba iść ze swoim. Walczymy i do przodu! Czułe słówka w SMS-ie mi przesyłasz. Mówisz, że tęsknisz i coś do mnie skrywasz. Jesteś otwarta, mi nie strzelasz w oka. Na ciebie czekam i tylko ciebie kocham. Będę czekał na ciebie, tęsknię co rano. Myślam o tobie i bił ci brawo. Będę kim jestem i się nie zmienię. Kocham i za tobą szaleję. Będę czekał na ciebie, tęsknię co rano, myślał o tobie i bił ci brawo. Będę kim jestem, wiśnie nie zmienię, kocham i za tobą szaleję.
Dziękujemy bardzo. Poprawnie, fajnie, dobrze wyglądacie. Cieszy mnie to, że perkusista też śpiewa. To jest takie dość, może nietypowe, ale takie przyjemne. Tutaj słyszałem dobrze rozłożone głosy. Tak po prostu fajnie, no. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Lubię na ciebie patrzeć, wiesz? Chciałbym móc powiedzieć to samo, ale nie będę cię okłamywał. Dobra. Aha, okej, okay, to tu już powiedział. Nie, ja mówiłem o tobie. No. Aha, spoko. Dobra, pamiętajcie. Okej. Słuchajcie, okay. Mi się podobało, naprawdę. Jest okej, okay, tak więc będziemy was oglądać, jak walczycie z innymi zespołami, wokalistami, wokalistkami właśnie na głównym castingu w Warszawie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Bardzo, także do zobaczenia. Do zobaczenia. Bębniarz, więcej dynamiki, więcej. Chłopaki, no i co, walczymy dalej marzenia dzisiaj? Pewnie, że tak. Ale ja tylko chciałem powiedzieć, że mamy wielką konkurencję wśród braci. Jest zespół The Brothers i również Disco Brothers, więc musicie dzisiaj podwójnie dać siebie absolutnie wszystko. Zrobimy co w naszej mocy. Jaką piosenkę ci wykonujecie? Zespołu Akcent przez te oczy zielone. To próbka wokalna przed występem, dla mnie. Przez twe oczy zielone oszalałem. Gwiazdy chyba twym oczom oddały cały blask. A ja serce miłości zdrabione ci oddałem. Tak zakochać się można tylko raz. Ty śpiewasz, ale ten głos mnie nie przekonuje. Nie oczarowaliście mnie dzisiaj. Rozumiem, żeby jakiś kręgosłup muzyczny był w podkładzie, to bym zrozumiał, jak leci oryginalny Zenka aranż, aby do tego, nie wiem, klepiecie i to jeszcze w momentach także nierówno. No to jest strasznie rażące. No ja mam tyle do powiedzenia, nie podobało mi się. I Paweł. Nie. No nie przechodzicie, no szkoda. No. Dziękujemy bardzo. Trzymajcie się. Przed nami uwaga, krótka przerwa. Wracamy już za chwilę, a po niej kolejne niespodzianki. Disco Star. Każdego kościół mała, nie będziesz tego żałowała. Mam dobry plan, nie będziesz sama stała. Za chwilę będziesz balowała, ja się na tym znam. Dlatego kościół mała, nie będziesz tego żałowała. Mam dobry plan, nie będziesz sama stała. Za chwilę będziesz balowała, ja się na tym znam. Nazywam się Hubert Gren, tak naprawdę Hubert Sławomir Groen. Z daleka nie przyjeżdżałem, z Lublina. Tutaj mieszkam cały czas, uczę się. Mam 16 lat. Powiedz mi, te zróżnicowane skarpetki to jest umyślny taki i masz, czy...? A, to też trochę ze względu na to, żeby zwiększyć świadomość, że światło ma budowę korpuskularno-falową, czyli dualistyczną naturę. Rozumiesz? No. Tak. Możesz to powtórzyć jeszcze raz? Chodziło mi o dualistyczną naturę światła. Przy efekcie fotoelektrycznym fizycy musieli odrzucić światło jako falę i potraktować ją jako cząsteczkę. Światło czasami zachowuje się jako fale, czasami jak cząsteczkę. Nie, ja rozumiem. Okej, porządku. Chciałem zaśpiewać utwór Jacka Łaszota, czyli Stachurskiego. Urodziłem się po to, aby grać. Jestem młodym samotnikiem, który ciągle gna pod wiatr. Jak przekonać ciebie mam? Mówisz, wiesz, że będę cierpiał i przeklinał cały świat. Urodziłem się po to, aby grać. Dobra, dziękuję. A co masz jeszcze? Lituj się. Miałem jeszcze przez twoje oczy zielone, tam jest... No to dawaj! Trochę mogę nie pamiętać tekstu w sumie, ale pomożecie mi. Pomożemy. Proszę. Odkąd zobaczyłem ciebie, nie mogę jeść, nie mogę spać. Jak do tego doszło, nie wiem. Miłość osobiona jest tak. Co powiedzieć mogę na to? Że mi przynajmniej mnie dziś ładziś, że w sercu mym jest lato, a w myślach moich jesteś ty.
przez te oczy, twe oczy zielone, oszalałe. Na tym oczu cały blask, a ja serce miłości spragnione ci oddałem. Tak zakochać, zakochać się można tylko raz. Po prostu my to przeżywamy, my staramy się być ale tak sobie obiektywni. Być mili i nawet jak wiemy, że ktoś sobie z nas jaja robi, to my i tak zachowujemy zimną krew i jaj sobie, panie Marcinie, nie robimy. Dokładnie tak. Nie śpi już, na imprezkę nadszedł czas. Ubierz kieckę modną dziś, chcę zobaczyć twoją twarz. Kapela gra, a ja nie chcę stać już sam. Patrzę, ty już tańczysz z kimś, może pożar w sercu mym. Impreza pod grzybkiem, pan ze wsi przyszły wszystkie, a ja czekam wciąż na ciebie, byłoby nam tu jak w niebie. O, polejdź tu, powiedz do mnie, kocham cię, będziemy tańczyć aż po świt, nie przeszkodzi nam już nic. Wiecie co? Dziękuję bardzo. Pierwsza piosenka zaśpiewana od A do Z. Powiem wam, grubo. Ale to szczerze, czy z, nie, nie. Z przybliżeniem ucha? Nie. Dajcie mi grubo. Coś powiem. Wy żyliście, po prostu żyliście. Ta scena po prostu szalała. I to mi się podobało. Trzeba znaleźć po prostu tylko odbiorców na waszą twórczość. Panie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy państwo. Podoba mi się. Nazywamy się Pragnienie Miłości, pochodzimy z Kraczkowa i z województwa podkarpackiego. Panowie, no co to będzie dzisiaj? Bawmy się. Bawmy się. Będzie, tak. Repertuar zespołu Boys, tak? Pragnienie Miłości, oczywiście. Jedziemy. Zabawa trwa, a ja wciąż stoję sam. Chcę ciebie mieć, ale jestem trochę gdzieś. Do tańca chciałbym poprosić cię, lecz boję się, że powiesz oj nie.
się podoba. Tylko ty wciąż mi się śnisz, zahulać z tobą chciałbym dziś. Spójrz na mnie, mam nowy pancerz, dlaczego ty nie dostrzegasz mnie? Zabawa trwa i niech tak zostanie. Bawmy się, kochani, bawmy się. Zabawa trwa i niech tak zostanie. Ja się czuję, powiem wprost, lekko zniesmaczona, bo to w pewnym stopniu, na pewnym etapie już przestało być zabawne. Tak ja to odbieram. Nie było w tym ani w sumie muzyki, ani wokalu. Przesadziliście w moim odczuciu i to grubo. I to tyle na ten temat. Po prostu chcieliście mieć fan, chcieliście mieć ubaw, tak was odebrałem. Cel osiągnięty, ja się uśmiałem. To była miła chwila, która właśnie się skończyła i tyle mojej oceny, no i tyle, no co je więcej. Dziękujemy bardzo. Głosujemy, no Radek jest na... Jestem na nie. Magda? Nie. Paweł? Chciałbym sobie pozwolić na to, żeby zobaczyć się, zobaczyć co wy wymyślicie w ogóle. Ja bym, nie wiem pewnie. Dobrze, tak? Jesteś na tak. Tak, jestem na tak. Dwa razy nie, jeden raz tak, ja jestem tak. Na nie, dziękuję bardzo. Wszystko co chciałem zobaczyć, zobaczyłem. Dziękujemy bardzo. Dzięki, trzymajcie się. Okay. Tak, powiem ci, nastraszył mnie ten z lewej. Czy waszym projektantem był Tomasz Jacyków? Nie. Nie, nie, nie. My sami sobie jesteśmy projektantami. Ona czuje we mnie pieniądz. Adam, nie tak. Adam, przepraszam cię bardzo. No właśnie. Miłość czy kasa? Ja bym wybrała kasę. Dlaczego? Nie wiem, jakoś może dlatego, że nie poszukuję miłości na razie. Kim dla siebie jesteście? Przyjaciółmi. Od lat. Od lat. Jaki jest twój ideał kobiety? Konrad. Musi być charakterna, wesoła, śmieszna i generalnie musi żyć chwilą. Czyli tak jak ja. No, o. Tak. Nazywam się Ilona Kurdziel, mam 17 lat i po raz pierwszy jestem w programie Disco Star. Na co dzień uczę się w zespole szkół ogólnokształcących. Na profilu wizerz i stylizacja, gdzie malujemy się, robimy fryzury różne. Tym się też interesuję, no i mam nadzieję, że też będzie moje marzenie takie, aby to robić. Do szkoły zawsze zawozi mnie tata, gdzie razem słuchamy muzyki disco polo. Zawsze jest wesoło w samochodzie i nam się nie nudzi. I lubi to, bardzo lubi to. Zadowolona jestem, że chcę po prostu śpiewać disco polo, nie? Jest wulkanem energii. Ona jako osoba jest bardzo spokojna, raczej małomówna. Dopiero się otwiera na scenie, pokazuje takiego swojego pazura. Zawsze śpiewam z mamą w domu, z siostrą. Zawsze przychodzę po szkole, to zawsze ćwiczę. Nigdzie się nie uczę, jestem samoukiem. Żeby zostać gwiazdą disco, czeka mnie naprawdę praca. Ale mam nadzieję, że to się spełni, ponieważ scena to moje życie i mam nadzieję, że będę dzielić to z publicznością i z wami.
ja kocham ciebie tak, jak niebo kocham tak. I nigdy nie przestanę, bo ty jesteś moim snem. Dla ciebie zmienię się, bo jesteś ideałem. Go, yeah, yeah, ha, go, no, oh. Go, no, no, oh, 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 yeah. Wiesz, mam takie pytanie do ciebie. Czy widziałeś kiedyś, żebym ja wszedł na scenę, czy Marcin, czy Radek Liszewski, czy ktokolwiek i udawał? Nie. No to ty też nie udawaj. Bo jakbyś nie udawała, to byś zaśpiewała w tonację, byłoby fajnie i tak dalej. A te twoje nienaturalne... To nie jest twoje, więc po co? No. Wiesz co, ja chciałem... Zaśpiewaj, mogę? Poczekaj chwilę. Cicho. Co sprawdzić? Dajcie jeszcze raz, 10 sekund, tylko zaśpiewaj naprawdę. Naprawdę, proszę naprawdę. Naprawdę, bo ty fajna jesteś i szkoda cię, wiesz? Naprawdę szkoda cię, tylko zaśpiewaj naprawdę. Nie ściemniaj, nie oszukuj, nie kantuj, okej? Okay? I dojdź. Nie, ja myślę, że nie. Czekaj chwilę, czekaj mnie chwilę. Problem... Wyłączcie mój mikrofon, no ludzie, no. Problem polega na tym, że chciałem powiedzieć, że ona ma fajny swój sposób śpiewania i to jest Ale to nie sposób... jest jej sposób śpiewania. Stary, albo sobie wymienisz bateryjki w aparacie na uszach, tutaj w tym, słuchowym. Nie, no i... dajcie mi młotek jakiś, bo już nie wytrzymuję, no. Przesłuchaj się, no. No i tak mnie kopię cały czas. Nie, zaśpiewaj. Ty starszy jesteś, ciebie posłuchają bardziej. Niech włączą. 10 sekund. Proszę. Tylko nie kantuj. Proszę, nie kantuj. Nie kantuj. Ja kocham ciebie tak, jak niebo kocham tak. I nigdy nie przystanę, bo ty jesteś moim snem. Dla ciebie zmienię się, bo jesteś ideałem. Tak, ty się nie odzywaj, ja teraz powiem za ciebie, ja wiem, że ty starasz się. Ja cię biorę, on też cię bierze, jesteś mega, tylko nigdy więcej nie udawaj. Okej? Okay? Dobra? Okej? Okay? No, okej. Okay. Dobra. Tak, okay, tak, no. Tak. Dziękuję bardzo. Spadaj i do Warszawy przyjeżdżaj. Mega jesteś, no. Nie, naprawdę. Jak widziałem, mówiłem, to nie, nie. Tak, spadaj i do Warszawy. Jezu! Ogólnie, naprawdę, Chado Ben, spoko. Mam nadzieję, że będzie się wspólnie nam razem świetnie pracowało. Miałeś wszystko, co kochała. Dużo siły, więcej chęci. 100 pomysłów na minutę. Wiesz, że to mnie mocno kręci. Nie mogę. Wiesz co, masz niebywałe poczucie rytmu. Ty tak w każdą nutkę, w każdy takt uderzałaś swoim ciałem, ta rytmika mnie powalała, bo ja wiele lat gram na perkusji, także tutaj z tej strony szaboba w twoją stronę. No wiesz co, no Kusińsko jest, no co ja mam powiedzieć? No świetna dziewczyna, fajnie wygląda, wie czego chce. Dziękuję. Ja bardzo chciałbym porozmawiać z tobą i popracować troszeczkę nad tym wokalem, bo myślę, że sama nie jesteś świadoma tego, co masz i co możesz z nim zrobić. To nie było ani przerysowane, ani niesmaczne, ale było jakieś i mi się to szalenie podobało. Tu wszystko mi zagrało. Dziękuję uprzejmie. Ilonko, jesteś w programie, walczysz dalej. I... Dziękuję bardzo. Yeah. Chodź no tu, moja droga, chodź no tu. No, powiem ci tak. Jest power. Jest. A co teraz pokażesz w następnym etapie? Że jeszcze mam więcej tego powera. Rany boskie święte, to ile ty tam tego w sobie masz? Taka kruszynka, a po prostu to, co pokazujesz na scenie, to jest coś niesamowitego. Ja mam nadzieję, że Chado Man faktycznie z tobą porozmawia, doradzi ci, bo on naprawdę się zna i będzie z tego coś wspaniałego. Mam nadzieję. Do zobaczenia w kolejnym etapie. Jak ty działasz na mnie pewnie, o tym nie wiesz. Wow, wow, wow. Słodkie pocałunki dzisiaj, jestem w niebie, yeah. Narasta już ciśnienie i bez oporu oddaj się. Lecz słyszę drzwi pukanie, już wiem co się stanie. Gdy w progu tata ujrzy cię, buzi to za mało, ja dziś pragnę więcej. Kochanie, czuję twoje ciepłe ręce, to za mało, nie tego oczekuj. No nie tego oczekuję. Jesteś barwną postacią, naprawdę. No. Dziękujemy ci za
przedstawienia troszeczkę się rozruszaliśmy trochę. Naprawdę dziękuję, naprawdę dziękuję. Ale nawet podobny ale, jesteś do Kamila, ale dziękuję, naprawdę. Naprawdę. Dzięki, trzymaj się. Do widzenia. Cóż poradzić mogę na to, że miłość przyszła właśnie dziś, że w sercu mym jest lato, a w moich myślach jesteś ty. Przez te oczy zielone oszalałe, gwiazdy chyba ty Bożą oddały cały blask, a ja serce miłości spragnione ci oddałem. Tak kochać, zakochać się można tylko raz. Dziękuję. Wielkie brawa dla uczestników i dla Marcina Millera. A ty, Marcin, uciekaj dalej przesłuchiwać uczestników. Na razie. Dokładam węgla, koks i patyki. Dla mojego pieca to są smakołyki. Nie zaznam zimna już w moim domu. Za to dziękuję wiadomo komu. Piecu kochany, piecu miły. Jak będzie wygasać, to przyłożymy. Daj dużo ciepła nam w te zimne dni. Nie grzej sam. Daj dużo ciepła nam, piecu kochany, piecu miły. Dla mnie to jest delikatne, nie co tam delikatne, jest nowym. Po prostu każdy chciałby pisać o jakiejś miłości, dziewczynie, o imprezach. Ja się zastanawiam. A wy napisaliście o piecu. Ale wiesz, zespół Poluchy i tutaj jakby to ma rację bytu, ta piosenka, więc to... To jest ciekawe, więc ja w szoku, ja nigdy bym nie wpadł, żeby napisać piosenkę o piecu. Mało tego, nawet cygan by nie wpadł na to, żeby napisać kawałek o piecu. Jest coś nie tak z twoim piecem, że chciałeś zaśpiewać o tym? Każdy docenia swój piec, ponieważ w takie chłodne dni jak dziś piec jest niezbędny i pozwala uzyskać ciepło. Tak, śpiewałeś, że dorzucasz koks, węgiel i patyki. Tak, dokładnie. Lubi. Tak, lubi, kaloryczne. Bo to dla twojego pieca są smakołyki. Tyle zapamiętałem. Dokładnie. A o czym to świadczy? Że ta piosenka jest świetna, powinniście nad nią pracować, bo wpada w ucho, a tekst jest po prostu powalający i rozgrzewający. Jak dobry piec. Gratuluję wam. Dziękuję bardzo. Jeszcze o nas usłyszycie. Chyba wszystkim przyda się chwila wytchnienia. Przed nami krótka przerwa. Wracamy za chwilę. Disco Star. Ja dla niej, ona tylko dla mnie. To nie zmieni się, wiem to dziś dokładnie. Pragnę, by była zawsze blisko. Nie zawaham się, dla niej zrobię wszystko. Będę całym sercem przy tobie. Będę i niech każdy się dowie. Będę, jeśli o to poprosisz. Kwiaty tobie będę przynosił. Będę całym sercem przy tobie. Będę i niech każdy się dowie. Będę, jeśli o to poprosisz. Kwiaty tobie będę przynosił. Koguta mi czepiesz, znaczy dotykasz mi góry tutaj. Dobrze. Gitarzysta, funtami tam lecisz bokiem. No. Późna godzina chyba. Słychać. Tam późno. Ogólnie? Co ogólnie? Nie wiem, jak ja bym zagrał na pewno, bo nie poszło lepiej. Dobra. No. Macie jeszcze jakiś kawałek? Mówię, no. Oczywiście, macie? Mamy. No. A jaki? Bierz co chcesz. Ale nie, to wiesz to... Nie, takie pytanko. To bierz co chcesz, to usłyszymy w Warszawie, no i tyle. Tak? Po prostu, tak, spoko. Tak? Tak, wiesz, to jest fajny zespół, oni tam potrafią, no ja oni się sprzedają. Fajne chłopaki są, wy podchodzicie tak, wiesz, naprawdę. Dobrze wyglądają, wiesz. Tak więc, no cóż, no, witamy na głównym castingu w Warszawie i powalczycie trochę. No. Dzięki. Dzięki. Siema. Po co słoń ma trąbę? Po to, żeby przez nią dmuchać. Co zrobicie, jak wygracie Disco Star? Damy notację tak. Nie mów, to niemożliwe. Nie patrz na imię tak. Każdy ma
jesteśmy tutaj na tej scenie z tym napisem za wami Disco Star, jeżeli fuz tutaj cały czas tak nagina i to brzmi trochę pod Jarocin, to mnie to nie kręci, chociaż to jest piosenka naszej ukochanej jurorki. No, tyle. To co powie nasza kochana jurorka? Wasza wersja jest dla mnie nową, zupełnie czymś innym, więc tym mnie już zaskoczyliście. Wy mnie dzisiaj pozytywnie zakręciliście. Mocny wokal, troszkę bałaganu się wdarło w aranżację waszego wykonania, ale generalnie, no bierz co chcesz. Ja bym wam akurat szansę dała. Magda, tak? Paweł? Zgrzeszyłbym, jeżeli wam powiedziałbym tak. Paweł, nie. No to dobra, ja biorę to na siebie, jako że jestem, można powiedzieć, takim głównodowodzącym składu jurorskiego. Czasami możemy się nie zgadzać. Jestem właścicielem Złotego Głosu, zatem u mnie macie plusa i przechodzicie do programu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Bierz co chcesz, wszystko weź, co tylko masz. No, wzięliście to, po co przyszliście. Gratulacje chłopaki, jesteście w piątej edycji programu Disco Star. Wszystko za sprawą Złotego Głosu Marcina Millera. Co teraz? No cóż, teraz idziemy dalej, tak? Do przodu. Mam nadzieję, że będzie lepiej jak 3 lata temu. Dalej na rokowo. Ćwiczymy dalej. Po naszemu. To było tak, że po prostu zobaczyłam ogłoszenie na Facebooku, że jest casting, no i postanowiłam przyjść, co mi szkodzi. No i pięknie, pięknie. Tutaj mam ściągawki, ewentualnie gdybym zapomniała tekstu. Ściągawkę masz? Poczekaj, ja przeczytam. Zieleń morza. Co napisane jest? To są początki wszystkich wersów, także niezgłębionym ciebie widzę i nasze ręce. Na? Także to są ściągawki. Poczekaj. Słowa kluczowe już mam, ale jaka to jest piosenka? Dotknij mi mail. Nie, no ale błagam ciebie, jak będziesz tam już przed Shadowmanem, przed Marcinem Mierem, to nie patrz tutaj za bardzo. Ewentualnie tańcz jakoś tam no z ręką. No właśnie, mam tutaj kamerę. Tam gdzie patrzysz, stoję ja w twojej głowie. Biją się myśli, gdybyś tylko dał mi znać, to odpowiem. Niech twój wzrok dosięga mnie, twoje serce niechaj płonie. Między nami jest ucza, dekolge. Dotknij mnie, niech płonę, dotknij mego ciała. Dotknij mnie na nowo. Co masz, nie wie co chcesz, to w takich filmach tak zaczyna się. On taki młody, ona szalona, on już jej nie chce, ona już kona. On do niej wraca, ona nie żyje, w głowie ściana, halnie bijesz. Teraz się zmienił, tamto porzucił, ale ta pierwsza już nigdy nie wróci. Obiecała mi, że się spełnią moje sny w mych marzeniach. Na zawsze już będzie żyć. Mała, powiedz, jak ci na imię. Chciałbym zatańczyć, zanim wieczór minie. Chcę dzisiaj poznać twoje pragnienia. Chcę z tobą zostać, spełnić swe marzenia. Chodź na kolana, nie mów, że nie wypada. No chodź na kolana, nie mów, że nie wypada. Ja lubię takie rzeczy. Ja po prostu, wiesz, tutaj się nie mam do czego przyczepić. Nie wiem, że ty fajnie grasz, fajnie śpiewasz, nie?
Twoja piosenka, oceniaj, proszę. To nie, równo fajnie, fajnie, że swój ten feeling zarzuciłeś od siebie. Pokazałeś, że można, można. Po prostu można. Witamy. W Warszawie walczysz. O być albo nie. Trzymaj się, hej. Na precastingu w Lublinie poszło wyśmienicie. A dzisiaj jak będzie? Na pewno nie gorzej. O, i to jest świetne podejście. Ja chcę muzyki. Pograjmy coś fajnego. Choć latek przybyło i zmienił się świat, wciąż zakochane już ładnych parę lat i nie kocham cię tak, wciąż zamyślony, bo myślę o tobie co róż i roztargniony, bo z głową w chmurach i już. Dziękuję, bardzo dziękuję. Trochę się zastanowiłem nad swoim życiem. Chyba trzeba wracać do domu. Ja bym cię chciał zobaczyć, a chociażby za to, co zrobiłeś do tej pory tutaj. Dzisiaj i byłeś w Lublinie, prawda, na precastingu, tak. Bo ja tam byłem, miałem przyjemność cię posłuchać. I panie Pawle, zrobi pan coś z aranżacją? Przygotuje pan coś takiego? Damy radę. Da pan radę? Bo ja chcę pana zobaczyć. Dobrze, dobrze, zatem głosujemy. Fajnie się na to patrzyło i słuchało. No, no. To było przyzwoite, powiem tak. Jesteś na tak? Jestem na tak. Magda? Miałam z panem w cudzysłowie pierwszą randkę w zeszłym roku w Lublinie. Dzisiaj pana widzę i czuję pewien niedosyt. Mam ochotę na więcej, więc tak? Więc będziemy mieli wielką przyjemność tak. Zobaczyć pana, panie Pawle, w programie Disco Star. Dziękuję uprzejmie. Bardzo, bardzo dziękuję, naprawdę. Proszę bardzo. Bardzo. Za przyjemność po naszej stronie. Naprawdę, naprawdę, dzięki. Ja rozumiem, że dziewczyny nie ma, żony nie ma, dzieci nie ma. Jestem wolny strzelec. To tak jak ja. No dobra, to coś zagrasz dla mnie? Z przyjemnością. O, super. Dawaj, 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 dawaj. To samo? Nie, to samo. Zapomniałam się, ręce ci się trzęsą, ale dobra, ja też się stresuję. I jak tu się nie zakochać? Boisz bosa przede mną. Ja mam déjà vu z zeszłego roku, naprawdę. Perlą się krople rosy. Ja nieporadnie szukam. Nie patrz mi tak w oczy, bo ja się teraz rozpłynę. Gładzisz mi włosy. Nie, ale to było piękne, ale ty jak... Ja wiem, dlaczego ja wymiękam przy tobie, bo ty za głęboko patrzysz mi w oczy. Staram się, no, żeby było dobre wrażenie i przekazać swoje uczucia, że tak powiem, to co śpiewam. No mnie kupiłeś, mnie kupiłeś. Dziękuję. Ja również dziękuję i do zobaczenia. I gratulacje! A zaśpiewasz coś mi? A dlaczego? Co ty tutaj robisz? Zepsułeś klimat. No chodź na kolana i nie mów, że nie wypada. No chodź na kolana, nie mów, że nie wypada. Ja tak obserwuję tą niezwykłą branżę muzyki disco i faktycznie województwo lubelskie cechuje się tym, że tutaj jest fajne granie, że jest takie mocne gitarowe granie. To taki będzie ten wasz występ, tak, gitarowy, oczywiście. Mocny? Jak najbardziej. Tak, chcemy tak to pokazać. No dobrze, ja tutaj mam jeszcze bardzo fajną historię miłości, ponieważ wy jesteście razem parą, zakochaną. Jak się poznaliście, powiedzcie mi? Poznaliśmy się, ponieważ pan Damian był moim instruktorem. Instruktorem? Tak, prowadziłem troszkę lekcje muzyki, także... No proszę, miłość w szkole! I ta miłość tylko u nas w programie Disco Star będzie miała swój finał. Trzymam za was bardzo mocno kciuki. Dajcie z siebie wszystko! Damy na pewno. Na razie. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.
Dla mnie troszeczkę miszmasz, troszeczkę tak jakby granata w was wrzucił. I tak wiecie, nie kleicie się, przepraszam, do sceny nie kleicie się, sorry. Jeszcze troszeczkę pracy, mam nadzieję, że następnym razem będzie o wiele lepiej. Jak dla mnie 4 punkciki od 0 do 10, także sorry. Dziękujemy. Zgodzę się tutaj z Pawłem. Taki trochę bałagan, no kurczę, jakiś taki Radek. Nieposprzątany ten pokój. Czy się kleicie do sceny, to ciężko mi powiedzieć przez jedną chwilę. Średnio bym was ocenił, tak na trójeczkę. Dziękujemy. Na razie niestety troszeczkę za mało. W tym roku, w tym programie. Próbujcie dalej. Bardzo dziękujemy. Łukasz wraca do nas, moi drodzy. Był w czwartej edycji w odcinkach eliminacyjnych. No nie udało się. Czułeś faktycznie, że po tym programie Disco Star ludzie, wiesz, dzwonią do ciebie dlatego, bo właśnie byłeś w programie Disco Star? Wiesz co, nawet się zdarzało, że ktoś zaczepiał na ulicy i to jest właśnie fajne, wiesz? Ale mam nadzieję, że będzie teraz jeszcze lepiej. Słuchaj, u nas są teraz zmiany. Mamy nowego jurora, czyli Chadomena. Jak oceniasz nową propozycję Disco Star a propos składu jurorskiego? Oj, strasznie pozytywny facet, kurczę. Śmiech ma taki zabójczy, że szok. No, przepraszam. Ja nie jestem milionerem i nie jeżdżę Land Roverem. Bardzo rzadko piję whisky, nie wyglądam jak Olbrychski. Nie mam paska od Gucciego, ani perfum Armaniego. W piłkę nie gram jak Gadocha, lecz nad życie ciebie kocham. Kocham cię, kocham szalenie. Kocham cię, już tego nie zmienię. Kocham cię, powiedz mi, że kochasz mnie. Madziu, proszę bardzo, spróbuj. Ty jesteś takim zwierzęciem scenicznym. Posiadasz w sobie taką naturalną swobodę. Masz głos, nad którym panujesz, czuć, że chcesz występować i wiesz, dlaczego chcesz być na scenie i to jest bardzo pozytywne. No co tu dużo gadać, jesteś po raz trzeci, jesteś obyty ze sceną, ale co jest fajne, ty masz dużą świadomość samego siebie, jesteś cwaniakiem i tak naprawdę no właśnie scena takich ludzi potrzebuje. No cóż, no tyle. Ja mam swoją taką punktację 0 do 10, 5 nie, 6 tak, masz 6. Okej. Okay. Scena cię lubi, tak. Wiesz co robisz i czujesz to. Dziękujemy, zatem witamy w programie i walcz dalej. Dziękuję. Trzymaj się. Dziękuję. Dałeś radę, gratulacje. Jury było zachwycone tobą, ale skoro tak podniosłeś poprzeczkę, to co w kolejnym występie? Tego jeszcze nie wiem. Nawet nie oczekiwałem, że uda mi się dojść do programu, ale coś przygotujemy na pewno i mam nadzieję, że damy z siebie wszystko. Czyli masz jeszcze jakiegoś asa w rękawie? Tak jest. No i dobrze, lecimy dalej, moi drodzy. To jest kolejny uczestnik naszego programu. W jubilerskim dziale wszystko drogie tam. Kupiłbym korale, jedne może dwa. I pokochałabyś i uwierzyłabyś. Lecz na twojej szyi będzie nic. Dałem ci kamień z wielkim love, no bo kwiaty szybko skną. Jedyne co mogłem ci dać, to kamień z napisem love. Ja dałem kamień. Co ty zaśpiewałeś w ogóle jakąś inną piosenkę? Ja nie wiem nawet co to no. Jest za piosenka. W ogóle inna melodia, to nie wiem. Kompletnie melodię zmieniłeś. Sam zrobiłem aranż. A nie, no, aranż tak, fajnie. No. No stary, no nie wyszło ci to, naprawdę nie wyszło. Dajesz nadzieję, która wyrasta aż po dach. Miłość jak zieleń otacza nas. W naszym ogrodzie maleńkie gniazdko bije ptak. Dla mnie i ciebie to dobry znak. Wszystko jest tak, jak miało być. Ja jestem tu, a ze mną ty. Jedno ci powiem ci, kocham się w tobie. Wszystko jest tak, jak miało być. Ja jestem tu, a ze mną ty. Jedno ci powiem ci,
kocham się w tobie. Wszystko jest tak. Rozjechałeś się. Ja odniosłam takie wrażenie, że wasze instrumentarium całe zagłuszyło wasz wokal. On się do mnie nie przedzierał, nie przebijał. Ja znam piosenkę Piotrka Bechcickiego. Mam wrażenie, że zgubiliście charakter gdzieś tego utworu. Ja oczywiście bardzo sobie cenię własne interpretacje piosenek, ale gdzieś tu mi to wszystko umknęło. Niby fajnie podane, fajnie się na nich patrzy, bo są fajną grupą, jesteście bardzo pozytywni. Jednak coś, nie wiem, po prostu tak do końca nie zagrało. Sorry, każdy sobie rzepkę skrobie. Werdykt jurorów, 3 razy nie. No zespole Free Day, no. Może nie dzisiaj, dzisiaj po prostu. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, trzymajcie. Kilka fantastycznych występów za nami, ale to co najlepsze, po krótkiej przerwie. Bądźcie z nami. Disco Star. Cześć, nazywam się Piotrek. Cześć, jestem Marek. Ja nazywam się Daniel. Tworzymy zespół Impet. Jestem założycielem zespołu, zespół powstał 2 lata temu i gramy muzykę disco polo. Poznaliśmy się, jak szukałem gitarzysty i perkusisty do zespołu. Zrobiliśmy pierwszą próbę, na której widzieliśmy, że dobrze się dogadujemy i że stworzymy coś fajnego. Muzyka jest naszą największą pasją i chcemy ją jak najbardziej realizować w całym swoim życiu. Czy to będzie życie zawodowe, czy osobiste, jak najbardziej będziemy dążyć do tego, by być najlepsi i jak najwyżej się dostać. Chcemy ludzi zarażać swoją muzyką. I Polska jeszcze o nas usłyszy. Jolka, Jolka to dziewczyna, tylko ona jedna i jedyna. Widzę ją wciąż bez końca, czuję, że to chyba miłość jest gorąca. Jolka, Jolka to dziewczyna, tylko ona jedna i jedyna. Widzę ją wciąż bez końca, czuję, że to chyba miłość jest gorąca. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Czasami czysto, czasami trafione te dźwięki, czasami nietrafione, ale... Ale ogólnie. Ale naprawdę podobało mi się. Straszny stres. Pierwszy raz w programie. Widać jak najbardziej chyba to po nas. Większości z was brakuje stroju i masz. Wam najbardziej brakuje tego. Jeżeli to zrobicie, będzie bomba. Postaramy się. Czyli stylu wam musi być. Musi być. Musi być, bo tu... Żeby tego to był brakuje. Coś, wiesz... I dla ucha, i dla oka też. Niekoniecznie w superbohatera, ale... Dobra, dziękuję. Widzimy się w Warszawie. Dziękuję. Popracujcie, popracujcie. Hej. Dziękuję. Co macie dzisiaj zmienić podczas występu? Znaczy, akurat na castingu w Lublinie wokal był dobrze, prawda? Jednak jurorom się nie podobał nasz ubiór. Dzisiaj to poprawiliśmy i mam nadzieję, że damy czadu. A co wam się nie podobało wtedy? No nie wiem, może... Nie ten styl, nie ten styl. No, ale dzisiaj pięknie, koszula jest, są jeansy, białe trampeczki, że więc idealnie i na koncerty w klubach i w plenerach w tak, Polsce. Jak najbardziej. Słuchajcie, zapytam się Chadomena, bo wiem, że on budzi wielkie emocje. No właśnie, jaki jest Chadomen waszym zdaniem? Chadomen bardzo skryty. On tak bardzo skrycie pokazuje swoje emocje. On tak tu się uśmiecha, ale tak naprawdę no, nie wiadomo do końca o co mu chodzi, prawda? Aż nie powie, to nie wiadomo. Dopóki nie powie, to jest wszystko... Jedną wielką tajemnicą. Tak, można wszystkiego się spodziewać po nim, bo tu może być dobra mina, a... Nazywamy się Zespół Impet, przyjechaliśmy do państwa z Chełma. Ja nazywam się Piotrek. I ja Daniel. Ja wam nie mówiłem, że coś macie ze stylówką troszeczkę nie ten... Tak, stylizacja. Dzisiaj poprawiona, jak najbardziej. A, poprawiona jest. A, przepraszam, nie zauważyłem. Żarty moje, no, tak, żarty. Nie, przepraszam. Dobrze, zespole Impet, a, tak? Nie, przepraszam. Słuchamy, proszę bardzo. Okay. Na łące pod lasem, gdzie koniczyna biała, cała goła kaszkasta wiedzi spływała. Na brzegu w szuwarach gruby leszek siedzi, pływający kaszki wszystkie ruchy śledzi. Raz, dwa, trzy, o kurde kaszka, aleś ty dziewczyna, ja już nie wytrzymam, tak mi cieknie ślina. O kurde kaszka, ale ty masz ciało, woda się podniosła, spodnie rozrywało. O kurde Kaśka, aleś ty dziewczyna, ja już nie wytrzymam, tak mi cieknie ślina. O kurde Kaśka, ale ty masz ciało, woda się podniosła, spodnie rozerwało. Hopa! Dziękujemy.
Ten impet był bardzo smaczny. W dwugłosie brzmicie bardzo fajnie, pociągająco, nie przeszkadzająco, to mi się podoba. Czujecie oczywiście doskonale rytm. Odrobinę zabrakło mi takiej pewności, zabrakło mi was tutaj bliżej sceny, do mnie tak, do nas. Ale generalnie wykonaliście ten utwór smacznie, z dużą pewnością, przygotowani. To tyle. Pomimo takich drobnych uchybień, że zabrzmi to mało profesjonalnie, byliście po prostu fajni, przyjemni. Brakuje wam koloru. Koloru. Ja nie mówię o obstukanych szelkach wiszących i tak dalej na spodniach, bo to nie wy. Wy nie jesteście tancerzami, tak? Rozhulanymi. Ja będę na tak i będę na tak. Dostaliście ode mnie 8 punktów od 0 do 10. To jest taka moja skala. I fajni jesteście. Dobra. Witamy w programie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Trzymajcie się. Hej. Teraz taki głos powinien być. To była twoja dobra decyzja. Jak myślisz, czy w disco polo trzeba się bardzo napracować, aby być wielką gwiazdą disco polo? Trzeba, to jest długa droga przed nami, żebyśmy cokolwiek osiągnęli. Także, ale damy dzisiaj z siebie wszystko. Mamy nadzieję, że ten program nam jakoś pomoże w tym. Słuchajcie, waszym zdaniem największe odkrycie programu Disco Star, to jaki zespół, jaki artysta, artystka? Myślę, że Defis, Ratox, dali radę chłopaki, już są bardzo wysoko i... Dążymy do tego, tak samo jak oni. Kocham dziewczynę ze zdjęcia, ona jest taka piękna. Dla niej straciłem głowę, co ja teraz robię? W ogniu ciebie ujrzałem, mocno tak pokochałem. W tym pięknym zdjęciu się zakochałem. Kocham dziewczynę ze zdjęcia, ona jest taka piękna. Dla niej straciłem głowę, co ja teraz robię? W ogniu ciebie ujrzałem, mocno tak pokochałem. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Ogólnie wizualnie to mi się podobało. Nie ustrzegłeś się przed kilkoma tam wpadkami, ale powiem wam szczerze, że wizualnie i wokalnie to mi się nawet podobało. Nie wiem, jak to będzie u Pawła. Myślę, że jeszcze musicie troszeczkę popracować, spiąć się do kupy bardziej, nie traktować to jako dosłownie na odwal się, przepraszam, tylko... Panowie, popracujecie i wystąpicie w Warszawie na głównym castingu. Super, dziękuję bardzo. Naprawdę, dziękuję jest bardzo. Nam bardzo miło. Do zobaczenia w Warszawie. Byłaś piękna jak marzenie, ja mówiłem, oszaleję. Twój uśmiech słodki mówił jedno, porwij mnie, dziś bardzo tego chcę. Teraz tak, szalej, skacz, ten taniec to nasz czas. Dłoń mi daj, porwij nas, ja zabiorę cię do gwiazd. Taniec, szalej, skacz, ten taniec to nasz czas. Dał mnie mocno tak, ja ci życie piękne dam. Teraz tak, szalej, skacz, ten taniec to nasz czas. Dłoń mi daj, porwij nas, ja zabiorę cię do gwiazd. Teraz tak, szalej, skacz, ten taniec to nasz czas. Dał mnie mocno tak, ja ci życie piękne dam. Fajni, młodzi, fajnie wyglądacie, chcę się na was patrzeć, ale z muzyki na razie to ja niewiele zrozumiałem, to co mi zaserwowaliście, no przepraszam. Tobie czasami brakowało oddechu, trzeba na tym popracować, poza tym nie wszystkie słowa do mnie docierały. No nie zrozumiałem, ja tak, też, ja dlatego tak powiedziałem, bo jesteście promienni i fajni, no to jest wasz atut na pewno. Tylko stuluwa tak, naprawdę. Muzyka kurczę położona, przykro nam panowie, dziękujemy. No. Wszystkiego dobrego. Proszę uprzejmie. Ćwiczyć, hopy, ćwiczyć. I przyjdźcie za rok. No. Na pewno przyjdzie. Czarowała mnie, jak gówniarz dałem wkręcić się.
A ja nie. Zaśpiewane bez ikry, kolokwialnie mówiąc takiego, wiesz, no bez jaj. O, on rozczarował dziś mnie. Co się tam wydarzyło? No niestety, jak to pan Miller powiedział, za mało ikry. Mój drogi, powiem ci tylko tyle. Marcin Miller jest już w podeszłym wieku, on mało widzi, mało rozumie, dlatego ty ćwicz i przybywaj do kolejnej edycji. Ale nadal słyszy. Oczywiście widzimy się w Warszawie już niedługo. Tak jest. Nie zostanę na tym jednym występie dzisiaj. Niedługo będę w Warszawie na kolejnym. Więc się tam widzimy. I taka postawa mi się bardzo podoba. Trzeba walczyć o swoje marzenia, tak? Tak. Co robisz? Uczysz się, pracujesz? Skończyłem prawo. O, to już w coś. W tym momencie szukam pomysłu na siebie. Rozumiem. Skończyłeś prawo i szukasz pomysłu na siebie? No zastanawiam się jeszcze, w którym kierunku, w którą branżę pójść. Dobrze. Aha, okay. No to my ci na pewno pomożemy, jeśli chodzi o branżę muzyczną. Wyjaśnimy ci co i jak, oczywiście po wysłuchaniu tego, co masz tutaj do zaprezentowania. Hej mała, powiedz, jak ci na imię? Chciałbym zatańczyć, zanim wieczór minie. Chcę dzisiaj poznać twoje pragnienia. Chcę z tobą zostać, spełnić swe marzenia. Chodź na kolana i nie mów, że nie wypada. No chodź na kolana i nie mów, że nie wypada. Więc tak, już ci pomagamy. Na pewno idź w branżę tę prawniczą, tak? Coś takiego. Myślę, że adwokatura przysłuży ci się lepiej w życiu. No. Tak trzeba będzie zrobić. Przestanę, bo ty jesteś moim snem, dla ciebie zmienię się, bo jesteś ideałem. Hey, yeah. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. No, no. Dziękuję. Z nas się śmiałem, nie z ciebie. No dobrze. Pawle, no proszę, no proszę. Kochana moja, jakoś to mi się nie podobało, to zakrzyczenie tego kawałka. Nie podobało mi się taka, wiesz, kwadratowość. Ten numer rządzi się swoimi prawami. Tam jest ta zwiewność, jest power, ale też ten light. Ten light musi tam być w tym kawałku. Przepraszam, nie miałaś tego. To była moja interpretacja tego utworu. Ja rozumiem. Pozamiatane. Ty rzeczywiście wiesz, po co wchodzisz na scenę i to mi się ogromnie podobało. Każdy twój krok był przemyślany, każdy twój gest służył czemuś. Wiesz co, no może i przekrzyczałaś ten numer. Faktycznie te dźwięki czasami gdzieś tam po prostu wierciły dziurę w mózgu. Ale jako postać jesteś niezwykle ciekawa. Za to, jaka jesteś i co nam pokazałaś, masz u mnie plusa, czyli jestem na tak. Tak. Jeżeli powiedziałbym ci nie, to bym był nie w porządku. Więc powiem ci, że tak. Przepraszam. Ale czekaj, jeszcze Marcinek został. Trzy razy tak. Co ja mogę? Kalino, witamy w programie. Będziesz walczyć o miano Disco Star. Dziękuję bardzo. No. Radki. A całe szczęście, że z naszej marchewki nie zrobiono dzisiaj surówki. W całości lecimy do kolejnego etapu programu. Lecimy. Dumna z siebie? Wiesz co, w sumie tak, bo powiem ci, że... Dobra, przyznam się. Bardziej się pomyliłam w tekście, niż nie wykonałam tego, co chciałam. Ale tego nikt nie zauważył, na szczęście. O to chodziło. Dałem ci kwiaty, o. Mamma mia, lubię to. Mamma mia, dał mi znak. Jestem na tak. Gorący wieczór, o mnie. Tak tragicznie było. O mamma mia.
Mogę drugą. Agnieszko, wyręczę tutaj Pawła. No nie, no... A nie, dlaczego mnie wyręczą? Powiem, ty jesteś wredny z natury. Pa. Powiedz to, powiedz. Nie, nie, ty jesteś wredny z natury i nie może mnie wyręczyć. Nie może, ja nic nie powiem. Nic nie powiem, piszę teraz, kreślę. Agniesiu, nie, no, to nie było to. Straszna dziewczyna ta, moja dziewczyna, co fajek nie pali, nie pije wina. Straszna dziewczyna ta, moja dziewczyna, źle, żem z nią zaczynał. To złamane serce nie pokocha już nigdy więcej. Dobra, dobra, starczy, starczy. Kusząca i słodka, uśmiechasz się, dostaje to, co chce. Rozpala me zmysły, zabiera mi czas, jak kusić dobrze wie. Zalotna i miła, podoba się i chodzi w dzień szy. Ty z pierwszym drinkiem, brzegi swych ust i jeden milkie pik, bo ona jest grzeczna jak noc. Ja przy niej tracę swoją moc. Uśmiechasz się, lecz prawdy nie zna nikt. Zabiera im zmysły, choć mają gest. Wystarczy prosty flirt. Było za dużo ekspresji w ekspresji, ale ponieważ ty mi się tak trochę kojarzysz, przepraszam, muszę to powiedzieć, z nieżyjącym już George'em Michaelem, tak trochę z twarzy, takim trochę ciepłą. Bardzo mi miło. Greką było w klimacie. Nie wiem, no powiem tak. Ja osobiście dałabym ci szansę, ale musisz popracować nad tym przerysowaniem utworu, który dzisiaj zrobiłeś. Ja ci ufam, że zapanujesz nad tym i ja ci daję tak. Za całość, po to, że ty jesteś na tej scenie i wiesz, czego ty tam chcesz, no to ja ci takie małe tak daję. Ja ci powiem już, dlaczego nie. Dam ci nie. Tylko z jednego tak naprawdę powodu, oczywiście te zaśpiewy twoje i tak dalej, wiesz co, wykonałeś ten numer tak jakbyś stał po drugiej stronie jeziora, ja bym powiedział, wiesz co, weź mi zaśpiewaj jakąś piosenkę, nie? No i ty tak śpiewałeś tą piosenkę, żebym usłyszał, jaka to jest piosenka. Tak to wykonałeś. Natomiast jak dla mnie, przepraszam, są bardzo niesmaczne zachowania, te, które robiłeś, wiesz, o czym mówię, z tą ręką. Jedyny gość, który nie wzbudza we mnie, nie wzbudzał niesmaku, był Michael Jackson i jemu można pozwolić na takie rzeczy i to było piękne, to było jego nikt więcej i dlatego powiem ci nie. Dwa razy tak, jeden raz nie, ja przychylam się do większości, mi się to trochę, wokalnie nie, nie za bardzo, ale to wyglądasz na tej scenie, więc czasami trzeba przymknąć na to oko i po prostu i witamy w klubie, no, trzymaj się. Dziękuję bardzo. Hej. Atmosfera w Lublinie była fantastyczna, zresztą tak jak wszędzie, gdzie pojawia się program Disco Star. A już za tydzień widzimy się w Poznaniu. Być może właśnie tam narodzi się nowa gwiazda, której przeboje w przyszłości śpiewać będzie cała Polska. Do zobaczenia w najbliższą sobotę o godzinie 18. Do kolejnego etapu programu zakwalifikowali się Kinga Kilianek, Ilona Kurdziel, zespół Motif, Paweł Kozłowski, Łukasz Wąsik, zespół Impet, Kalina Marchewka oraz Adrian Skopiński.